Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej. Na sam początek zobaczymy, czy miejscówka jest wolna. Więc szybko idziemy zająć sobie miejscówkę i widzimy się nad wodą na rozpoczęciu dzisiejszego mojego filmu. A więc widzicie sami, miejscóweczka wolna, więc rozkładamy się, nie inaczej, i zaczynamy dzisiejszy wypad. Oto w tym miejscu. Na tą chwilę jest 11 grudzień 2020. Ja po nocnych zmianach szybko i na rybki. Dlatego, że szkoda dnia, za krótkie jest życie, a łowić się chce. Więc dzisiejszy dzień po nocnych zmianach wykorzystamy na wędkowaniu oto w tym miejscu. Więc drodzy Państwo, kawka, herbatka, ciasteczko, browiec lub ewentualnie szlugi, jak ktoś lubi jarać. I jedziemy z tym filmem. Bo już późno. Rozkładam wędki, zarzucamy za zębatym i garbusem. A co uda się złowić, zobaczycie to na moim filmie. Jedziemy, 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 jest pytkę! Mam do dyspozycji, drodzy Państwo, dwie wędki, bolonkę oraz krótszego kija. I dwoma wędkami będę operował oto na tej miejscówce. Rozkładamy jedną, za chwilę drugą i tak, aby dwie były pod ręką. Dobra, zaraz założymy żywczyka tu, tak aby nie była mokra. Postawimy tu i drugą rozłożymy. I tak mówię, będę łowił dwoma wędkami. Zakładamy żywczyki i powędkujemy kilka godzinek. Zobaczymy, jak się ułoży. Jak nic nie będzie brało, wcześniej pojadę do domu. Tak mówię, jak sen mnie weźmie, to pojadę wcześniej do domu odespać. Nocne zmiany w pracy, ale to zobaczymy. Co i jak. Ostatnio na tej miejscówce nic nie skubało. Byliśmy na zero. Dopiero tam pod mostem złowiłem jakąś rybkę. I tak to mniej więcej wyglądało. Więc teraz zakładamy żywczyki i wędkujemy, obławiając tą miejscówkę. Jedną zarzuciłem. Teraz drugą. No i zobaczymy. Dzisiaj jedną kamerę wziąłem, dlatego że kilka godzin statywu nie mam, więc dlatego na jednej dzisiaj kamerce. I zobaczymy, zobaczymy, drodzy Państwo, co nam ta miejscówka przyniesie. Powędkujemy trochę i zobaczymy. Co jak? Więc machaj wędą, ryby będą. Na razie nic, bez brania. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Na prawą z większym spławikiem założyłem większą płotkę. Większy grunt, no i zobaczymy, co i jak. No przepuszczamy na razie, czekamy, jak nie będzie efektu, przez jakąś godzinkę zwinę sprzęty i pójdziemy w inne miejsce, w inną miejscówkę, pochodzimy trochę, no zobaczymy, jak się ułoży. Ale na tą chwilę jeszcze tutaj trochę porzucamy, a nóż widelec, jak to się mówi. Więc nie wiem, ale chyba na jednej mam branie, zobaczymy. Bo nie widzę spławika, zobaczymy, naciągniemy. I zobaczymy, co było. Nie. Więc rzucamy dalej. Branie mam,
na bank będzie branie, tylko poczekam. Poczekam. Nagrywa się. Czekamy, czekamy, czekamy jeszcze. Czekamy, chyba zębaty. Puściło. Ale był zębaty na bank. Zobaczcie. Na bank był zębaty. Oko. Zobaczcie, jak to się prezentuje. Zmieniamy rybkę, wędkujemy dalej. Nic się nie dzieje. Ale czekamy, czekamy jeszcze troszkę i zmienimy miejscówkę na inną. Zobaczymy tam, czy coś będzie pykało. Bo tu tylko praktycznie dwa brania. Jedno takie konkretne, że rybka oko straciła. Kawałek skóry, jak widzieliście na zdjęciu. Szczupak był, branie było intensywne, było widać, spławik poszedł. Ła. No ale haczyk mały się nie zapiął. Szkoda, szkoda, bo to był już szczupak, tylko ciekawy jaki. Ale branie było fajne, fajne. No więc jeszcze trochę tutaj posiedzimy i zmienimy prawdopodobnie miejscówkę na inną. Dalej nic, grunt większy, mniejszy, w prawo, w lewo, bliżej, dalej, płycej, głębiej, nic, nic, woda jest płytka, prawdopodobnie będzie 124, jeszcze płytsza niż ostatnio, widać to, zobaczcie, dość, że czyściutka, to i płytka, więc ryba po dołkach, gdzie indziej jest, na głębszej wodzie, więc zaraz zawijamy się w inną miejscówkę i zobaczymy na innym miejscówce, czy uda się coś wytargać. Ale jeszcze chwilkę, bo prawdopodobnie już tu nie wrócę dzisiaj. Przejdziemy, pójdziemy pod mostu, gdzie ostatnio, i później pójdziemy drugą stroną, tam dwie miejscówki, może trzy, i zobaczymy tam, co będzie się działo. Prawdopodobnie branie. Czekamy, 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 zobaczymy tylko co. Czekamy dłużej troszkę, ciutkę dłużej. Najwyżej wypłynie, czekamy, czekamy. Tak, aby zaciąć rybkę. Za długo też nie mogę czekać, bo za bardzo łyknie i później trzeba w bebechach grzebać. Pniemy. Garbusek. Czyli pierwsza rybka zaliczona. Nie jestem na zero. I pierwszy garbusek w dniu dzisiejszym. Baja. No i przepuszczamy jeszcze kilka razy i idziemy na inną miejscówkę. Dobrze, idziemy. Idziemy, drodzy Państwo, stąd ku leśnej przygodzie. Taka gratka nie zdarza się co dzień. Jedną zwinę. Pójdziemy najpierw pod most. Dobrze. Atom zwiniemy. Pod mostem będę łowił na jedną, bo prąd wody ściągałby. Więc dlatego jedną zwiniemy i później, jak będzie jakaś miejscówka, to rzucę dwie. A więc idziemy w górę, przechodzimy na drugą stronę i widzimy się zaraz pod mostem. Mamy płoteczkę. Rzucimy tutaj na niedużym gruncie i zobaczymy, co będzie się działo. Później przejdziemy przez most, pójdziemy na drugą stronę. Tam jeszcze dwie, trzy miejscówki.
i zobaczymy co i jak. Jeden okoń już jest, na zero nie jestem, więc teraz trochę się przejdziemy, tak aby w jednym miejscu nie siedzieć. I będziemy próbowali coś jeszcze fajnego na żywczyka złowić. A czy uda się coś złowić, sami wiecie, zobaczycie to na moim filmie. Więc machaj będą, ryby będą. Kilka przepuszczeń po żywczyka na tej miejscówce. Jeśli nic nie będzie, zawijamy się stąd, bo szkoda czasu. Przejdziemy na drugą stronę, tam fajne miejsca są. Jak ktoś ogląda moje filmy, to widział już tam te miejscówki, więc próbujemy tam coś złowić. Ale zobaczymy, zobaczymy. Woda płytka, czyściutka, więc trzeba rybki szukać w różnych odcinkach rzeki. Jeszcze kilka razy przepuszczę zestaw, jak już nie będzie, zabijamy się dalej. Coś się bawi, zobaczymy, może okoń albo szczupaczek. Albo jakiś maluszek, bo przytapia, to nie jest nurta, nie rybka. Zobaczymy, czytamy, aż pyknie na dno i zobaczymy co. Na razie pilnujemy, wędkujemy i przerzucamy zestaw z żywą rybką. Jeszcze, drodzy widzowie, ważna rzecz, łowiąc na żywczyki, tak aby w dobrej kondycji był żywczyk, najlepiej jest rzucać tak od dołu, w ten sposób delikatnie rzucać, dlatego że delikatnie go kładziemy na zestaw na wodzie, rybka z góry i na przykład nie uderza, bo w tej pozycji za głowy, to zobaczcie, z samej góry i blacha, decha, zobaczcie jeszcze raz, decha i kilka takich rzutów i rybka jest po prostu jakby ogłuszona i wtedy nie jest taka aktywna w wodzie, jest najlepiej tak jak pokazuje to, łowiąc na żywczyki od siebie, delikatnie kładziemy, widzicie? Najlepiej zarzucać jest nisko nad wodą od siebie i tak, a nie za głowy, duży żywczyk nam po prostu wytrzymuje. Łowimy jeszcze kilka przerzutów, no i zobaczymy co jak. Będę chciał coś stąd złowić, chociaż jedną rybkę, czy małego szczupaczka, czy okonka małego, tak aby z każdej miejscówki mieć po przynajmniej jednej rybce. Na tej mojej starej udało się złowić okonia, jak widzieliście. Jeszcze stąd coś chcę wyrwać.
fajnie by było, ale czy mi się uda, zobaczymy. Kilka przepuszczeń jeszcze, jeśli nie będzie efektu, zawijam się na drugą stronę rzeki w nowe miejscówki. Dobrze, ostatni rzut, tak to tłumaczyłem z dołu, delikatnie stawiamy żywczyka i to jest ostatnie przepuszczenie, jeśli nie będzie brania, widzimy się już po drugiej stronie w innym miejscu. Branie przy ostatnim rzucie, zobaczymy co. Dokręcę hamulec, prawdopodobnie szczupak. Chodzi. Zobaczcie. Nieduży szczupaczek. Jak się dobrze zapiął, to będzie nasz. I mamy zębatego koleżkę w ostatnim rzucie. Więc rybka zaliczona i jest taki zębaty koleżka, zapięty zaboczek, idealnie na malutki czerwony haczyk. Rybkę wypuszczamy, baja i zmieniamy miejscówkę na inną. Widzicie, tu jest wskaźnik wody i według tego są przeprowadzane pomiary wody w Morawicy na Czarnej Nidzie. A ja spróbuję tutaj rzucić zestaw. Jak to się mówi, a nóż widelec, może coś się trafi. Z tej strony tu blisko puścimy, postawimy, niech sobie stoi jeden oraz drugi zestaw. Prawdopodobnie mam chyba branie. Było, ale dobrze, bez efektu. Idziemy dalej, uważając na drzewa, aby nie zaczepić zestawu. Idziemy dalej, zobaczymy tam, co będzie grane, ale część wędki zwinę, tak aby przedzierając się na nową miejscówkę przez krzaki nie złamać wędki, więc jedną część zwijam. I teraz powinno być dobrze. Okej, idziemy dalej. Ku leśnej wędkarskiej przygodzie taka gratka nie zdarza się co dzień. Jedną wędkę zostawimy tu, plecak. Weźmiemy tylko wiaderko, żeby usiąść. I jedną wędkę zejdziemy tu niżej, tak aby nie upaść. Cichutko. I tu będziemy przepuszczać zestaw. Zobaczymy co i jak. Więc machaj wędą. Ryby będą, z tym, że nie na pewno.
i od siebie. I zobaczymy tutaj, czy jakiś pasiak lub zębaty uderzy. Pacie! Był, widzicie, zmieniłem baterię, a tu był szczupaczek. Więc dno branie zaczynamy co tym razem, tylko mocniej zatnę. Zaczęty szczupaczek. Szczupaczek prawdopodobnie, jak się dobrze zapiął, to mój. Jak się źle zapiął, to... Podbieraka nie mam, trochę rybę zmęczymy i oto taki osobnik, cichutko, tak aby nam nie popłoszył. Żeby wędki nie złamać, musimy jakoś sobie radzić z rybką. Więc podniesiemy ją na żyłce. Tak, aby nie złamać wędki. Poszedł. Dobrze. Pięknie. Inne branie, poczekamy, poczekamy. Zacząłem, czy zębaty, czy okoń. Garbus. Piękny. Pięknie ubarwiony. Ładny, zimowy garbusek. Baja i wędkujemy dalej. Co mamy tym razem? Garbus. Kolejny garbusek. Okej. I takiego garbuska wypuszczamy, tylko musimy go odczepić. Dobrze. Tak, za to, że byłeś grzeczny, otwórz gębę, marzę rybkę, za to, że byłeś grzeczny i baja. Dalej. Nie, bawi się, ale czekam, aż będzie branie, spławik się zanurzy. Tak, teraz czekamy, czekamy, tylko zobaczymy co. Czekamy. Szczupak. Szczupak kolejny. Nieduży, ale jest. Zaraz wam pokażę, jak się nie zepnie, bo podbieraka nie mam, nie brałem sztyce, tylko wziąłem do podrywki, a kosza nie wziąłem. Umęczymy go trochę. Zobaczcie. Taki nieduży. Kolejny. Zapięty za bok, podniesiemy go.
tak się prezentuje szczupaczek zapięty delikatnie za bok. Baja, płyń, baja, zakładamy żywczyka i przepuszczamy dalej.